Witam Państwa serdecznie. Ja, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz i mój przyjaciel Rower. Mam przyjemność kierować zespołem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w kadencji 2019-2023. Pełnię także funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jeżeli sami jesteśmy aktywni fizycznie, to nie ma wizyty, nie ma spotkania z pacjentem, aby nie zadać pytania o aktywność fizyczną. A wiedząc, jak to jest bardzo ważny element złożonej terapii cukrzycy, no takie pytanie na każdej wizycie musi paść. No i musi być zachęta. Jeżeli pacjent słyszy tą zachętę, motywację, to zacznie się ruchem zajmować. Ruch to jest jednym z najistotniejszych elementów złożonej terapii cukrzycy, niezależnie od typu cukrzycy. I dzisiaj możemy powiedzieć, że słowa Wojciecha Oczko, ojca polskiej balneologii, wypowiedziane w XVI wieku, że ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, a wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu. Jakże wielkie wizjonerstwo, jego powiedział prawie, bo u pacjenta, który wymaga do życia leczenia insuliną, nie zastąpi insuliny, ale pomoże tej insulinie lepiej pracować. Dlaczego warto być aktywnym? Dlatego, że bycie aktywnym oznacza zdrowsze, dłuższe życie z cukrzycą. Mniejsze zapotrzebowanie na insulinę, większą wrażliwość na insulinę, lepsze glikemie, lepsze lipidy, lepsze ciśnienie, wreszcie lepszy humor, poczucie zdrowia, zadowolenia i lepszą akceptację choroby. Każda osoba z cukrzycą powinna się ruszać, zresztą i bez cukrzycy również, ale osoba z cukrzycą, która rozpoczyna przygodę ze sportem, musi być wyedukowana w tym temacie. Ja wspomniałam, że leczenie ruchem, tak? Czyli ruch jest lekiem i my wiemy, jak ten lek należy dozować. Zalecamy pacjentom ruszanie się w ilości 150-300 minut tygodniowo, najlepiej nie mniej niż 30 minut, a jeszcze lepiej 60 minut codziennie, aktywności ruchowej wytrzymałościowej o umiarkowanej intensywności. Co to znaczy aktywności ruchowej wytrzymałościowej? To jest taka aktywność ruchowa, w której pacjent może przebywać i człowiek może przebywać wiele godzin. My wiemy, że właśnie w trakcie takiej aktywności ruchowej mięśnie pochłaniają glukozę w sposób niezależny od insuliny. Więcej, w trakcie takiej aktywności podstawowym materiałem energetycznym jest tlenowa lipoliza. W związku z tym nadmiar tłuszczu, złego tłuszczu, który osadza się u pacjentów z cukrzycą chętnie w wątrobie, w innych organach, on jest po prostu odsysany, tak mówiąc prosto, z tychże narządów. Także ta aktywność ruchowa, ale żeby te mięśnie mogły pochłaniać dużo glukozy, to te mięśnie trzeba mieć. I dlatego zalecamy, żeby oprócz tego treningu wytrzymałościowego dwa co najmniej razy w tygodniu mieć ćwiczenia siłowe, rozciągające, które wzmocnią i masę mięśniową, zwiększą i wzmocnią siłę mięśni. Należy pamiętać, że spacerowanie dla każdego, a sport dla wybranego, czyli może źle powiedziałam u pacjenta z cukrzycą spacerowanie, bo zdarza się pacjent z cukrzycą, który ma amputację dokonaną z powodu zespołu stopy cukrzycowej, to dla niego spacerowanie nie, ale znajdą się inne ćwiczenia, do których zachęcamy. Chcę podkreślić, że wymaga to dużej edukacji, zwłaszcza jak pacjent jest leczony insuliną. Należy pacjenta nauczyć, jak dopasowywać insulinę dla aktywności ruchowej, żeby było bezpiecznie, żeby nie dochodziło podczas aktywności ruchowej i po niej do hipoglikemii. Zindywidualizowane dopasowanie aktywności fizycznej oznacza, że sport preferowany przez pacjenta, który jest możliwy do realizacji, czyli pacjent musi chcieć ten sport uprawiać, wtedy on będzie z wielką radością do tej aktywności sportowej podchodził. I oczywiście zdroworozsądkowo, z umiarem, tak? Czyli są ekstremalne sporty możliwe do realizacji, ale to, co zdrowe, to się mieści właśnie w tym 60 minut najlepiej codziennie aktywności wytrzymałościowej. Jeżeli zachęcamy pacjenta
do uprawiania sportu, to musimy zwrócić jemu uwagę, że jeżeli do tej pory prowadził siedzący, niezdrowy tryb życia, to nie może od razu na rowerze przejechać 50 km. On musi się do tej aktywności odpowiednio przygotować i roztrenować. Także indywidualna edukacja, zalecenia co do rozpoczęcia przygody ze sportem i zachęta do wytrwałości, bo dopiero ta wytrwałość sprawi, że on poczuje dobrodziejstwo aktywności fizycznej, czyli zwiększenie wydolności fizycznej i radość z uprawiania sportu. Przeciwwskazania do uprawiania sportu oczywiście u pacjenta z cukrzycą są. Mówię do uprawiania sportu, bo tak jak powiedziałam, spacerowanie dla każdego, sport dla wybranego. Przeciwwskazaniem do uprawiania sportu są na pewno zaawansowane, przewlekłe powikłania cukrzycy. Przeciwwskazaniem do treningu u osób, które chcą albo uprawiają sport, to jest niewyrównana metabolicznie cukrzyca, czyli przewlekle wysokie wartości glikemii, które generują tę wartość przewlekłego wyrównania cukrzycy glikowaną hemoglobiną i kształtują ją w wartościach powyżej 9%, bo to zwiększa ryzyko ostrych powikłań cukrzycy. Okresowym przeciwwskazaniem do podjęcia aktywności treningowej jest ciężka hipoglikemia w ostatnich 24 godzinach poprzedzających tą aktywność ruchową. No i nie zaleca się wyrażania zgody na uprawianie sportu u pacjentów, którzy doznali ciężkiej cukrzycowej kwasicy ketonowej w ostatnim roku albo mają nawracające cukrzycowe kwasice ketonowe. I tak jak powiedziałam, najbardziej czynnikiem limitującym to są przewlekłe, zaawansowane, przewlekłe powikłania cukrzycowe. To nie znaczy, że ten pacjent z przewlekłymi powikłaniami cukrzycowymi nie ma się ruszać, tak? Tylko to jest przeciwwskazanie do uprawiania sportu. Wyjątkowe dla pacjenta z cukrzycą w ruszaniu jest to, że w trakcie takiego ruchu cukier spalany jest przez mięśnie w taki sposób niezależny od insuliny. Mięśnie pochłaniają glukozę jak gąbka pochłania wodę. Wyjątkowość tego ruchu u pacjenta z cukrzycą daje szansę pacjentowi na dłuższe, zdrowsze życie bez przewlekłych powikłań.